Cześć, witam was w trzecim odcinku serii KO The Kanguro 2. Dzisiaj już... no wiadomo, dalej przeszedłem. Oj, też nauczyłem się tego, że jak przy walce z krasnalami trzeba najlepiej biegać centralnie na nich, albo robić ten... no wiadomo, fikołka, żeby szybszy unik zrobić. To bardziej mi ułatwiło gameplay. Mi w ogóle nie zapisało po poprzednim odcinku drugiego poziomu, więc musiałem jeszcze raz powtórzyć. No dobra, ciśniemy dalej. Wow, bomby tutaj wyrzucają. Tutaj był checkpoint. Tylko nie jestem pewien, w którą stronę powinienem najpierw iść. No nie będzie, że tu. Wow, łapki tu są. A, to polega na tym, że muszę się kryć co jakiś czas. Okej, dość szybko idzie. I cyk, kolejny. Oj, kolejny krasznal. Krasznal. Kurde, no właśnie, a też jest dziwne czasami z tym hitboxem krasznala, bo... to chyba trzeba po prostu dokończyć combo, to nie polega na tym, ile ma HP chyba. Tu bądź bomba? Nie. W którymś z tego może być bomba. Z któryś z wiadomo... skrzynek. No nie było tutaj tym razem. W pierwszych poziomach były takie bejty. O, HP tym razem się przydało. Też podobne do tego. Trochę jest... no tu oczywiście się zawijam, ale... Podobne trochę do Kapitana Bazura są elementy, gdzie trzeba... gdzie jest nie tylko bitwa, też często są parkury w tej grze, widzę. Czy też podobne rzeczy do parkuru, wiadomo, no. Dobra, lecę. No i tutaj już może być problem. Podwójny skok tu chyba nie działa, tak? To akurat zauważyłem. Tu mnie wystrzeliwuje z automatu. Już się zawaliło? Dziwne, dobra. Może coś źle wskoczyłem wtedy. Nie, raczej to nie chodziło o skok, to bardziej o timing. Ja dość krzywo zacząłem wcześniej. No, no come on, no. Tu nawet nie może na chwilę na bok przejść, już tak się trudno robi, widzę. Siup. Na początku jest łatwo, czemu w ogóle to się podpala? Przecież ten most jest jakaś magia normalnie. No dobra, lec dalej. O nie, tu się boję. Znowu zmienić kierunku. Uff, dobra. To trochę z automatu tak robi, ale... O, tym razem się udało. Uff. Znowu jakiś quest z bumerangiem. Ojej, co, jak ja tu mam skoczyć? Aha, muszę poczekać aż ten. Ale to można zrobić chyba na raz. Nawet nie musiałem ich rozwalać po kolei. Podpowiada, że tędy mam iść. No dobra. Powiedzmy, że... Wow. Chmura? Aha, no w sumie mogę się tego spodziewać, ale dziwne jest to, że od chmury można skakać? Oj, shit. O, tu też pokonany, kolejny. Wcale następnego. No, okej, okay, ledwo co zdążyłem. Trochę ta kamera czasami denerwuje, ale dobra. Myślę, że dam radę. No, skacz! Aha, jak się odbija, to też nie mogę skakać. No dobra, kolejna rzecz do odnotowania. Co jest? Wiem, pewnie znowu zły timing zrobiłem. Aha, no tutaj nie wiem, co nawet doskoczyć mi się nie udało. Double jumpa zmarnowałem. A ta dziura jest głęboka, swoją drogą. Co tu jest? Okej, teraz musi się udać.
No i się udało. No i dobra, lecę. Oj, fart. Tam nie wiem, jakim cudem nie spadłem. Nice. A, powietrzu też można uniki przeciwko niemu robić. Nice. No i tutaj jest kolejne przejście z pułapkami. Boję się, że tu nie będę miał checkpointa później. A można skakać, ale skok psuje ten rozpęd tutaj. Okej. Tutaj wygląda, jakby było przejście, ale tutaj nic nie ma. Naciskami nic się działo. No i co teraz ten schemat nie wyszedł? Nice. Tutaj kolejna jakaś skrytka. O! To jest dość ciekawe. Kolejne przejście. No i zobaczmy, co ta pszczoła znowu mówi. Weź latający hełm. Podczas lotu naciskaj szybko przycisk akcji, aby się unosić. Hełm. To jest jakiś nowy item pewnie. Czy nowy, po prostu w tym etapie pierwszy raz jest. A, no i to tak działa. Wow, no to było ryzykowne dość. No jak to, przycisk akcji? Kolejny odcinek, a nadal nie jest też przycisk akcji, no. Chwila. dobra, wszystko jest ogarnięte. Chociaż się zabiłem oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Tutaj nie trzeba było jeszcze spacji używać. Ale tutaj już może się przydać. Okej, żyjemy. Kolejny most. Dość sporo tego. No i tutaj checkpoint kolejny. Wow. To jest dość... No, co? Gdzie ja tutaj? Aha. Spadłem i kolejne miejsce odkryłem. No, przeniknąłem przez niego? Co jest? Dobra, kolejne klejnuty. No i chyba muszę tu skoczyć, chociaż chyba coś tam ominęłem. No, ale trudno. To teraz musi się udać. Trzeba pamiętać, że skoki tu tak działają, że trzeba przytrzymywać w powietrzu, żeby jeszcze dalej się utrzymywać. Tutaj szybko spierdzielam. Znowu te pszczoły, no. Nienawidzę przeciwko nim walczyć. Nie ogarniam ich momentu w ogóle. Chyba trzeba po prostu czekać, aż zaatakują i wtedy... O! No, w takim momencie. Już prawie nie żyje. Chodź tutaj. Nice. Ale emocje. Lecimy dalej. Tutaj po prostu będę zjeżdżać znowu. No to zjeżdżam stąd. Chyba w tym miejscu... Wow! Nowy przeciwnik. Jak go strącić? Halo. Czy da go pokonać? Dobra, ja stąd spiedziałam. Wyżej po odcinku to jeszcze to ogarnę, żeby więcej punktów zdobyć. Siema, Krasnal. No co jest? No, kombos był dość długi, nie wiem czemu nie umarł. Kolejny checkpoint. No i kolejny parkour. Ty muszę strącić coś? No nie o to chodziło raczej. Chyba to muszę strącić, mi się zdaje. Nie wiem co innego tu bym mógł zrobić. Okej. Nie wiem czy te całe muszę zwalić. No dobra, spróbujmy. Najwyżej
zabije i po prostu się na nowo wczyta. Okej. Aha, to nie miałem tego tak zrobić. To wskoczę teraz. Przecież nie mógłbym od razu to pokonać? Raczej nie. Okej, dobra. Wszystko się raczej zgadza, no to lecimy. Wow. Ale fizyka mnie ściąga. Tak, chodzi o to, że po prostu po jeden balon miał być. Ale długi kombos wyszedł, nice. Oj, ten widziałem, że gwiazdka była, to zdobędę ją. No to tak nie miało wyglądać, no ale trudno. Jeszcze tam jeden, wiadomo, na... Trochę monet zostało. No dobra. Lecę dalej. Tutaj kolejny checkpoint. Czy tu będzie bomba? Nie. Ja już mam przyzwyczajenia z tych pierwszych leveli, gdzie zwykle były bomby. Wow, ale tutaj zjazd jest. Chyba muszę unikać, wygląda na bombę. O, no dokładnie. To jest HP. Mogę skakać? Mogę. Co jest? Pocisk wpadłem. O nie. Dobra, trzymam się jakoś. Wow, dziwne. Jakby na łyżbach się tam zjeżdżało, ale to jest... Ale tam był tylko zwykła ziemia, ale się ześlizgiwał jak nie wiadomo co. Dobra, kolejne monety, nice. Tutaj, witaj, Kao. Z pewnością tutaj ten fabularny bober. Podróży. Zaprowadza cię w bezpieczne miejsce, gdzie będziesz mógł spokojnie odpocząć. No i to jest koniec poziomu już. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. To by było na tyle. Z tej strony oczywiście był Arket. Na razie.